No siema, że najwyższy czas, żeby ogarnąć Hondę. Właśnie pakuję dywanik i jadę na warsztat. Myślę, że jeszcze ciekawiej będzie, jak coś powiem do tej kamery, a nie będą takie przebitki. Wyczyściłem sobie dywanik, co za chwilę zobaczycie oczywiście na przebitkach, bo był taki upierdzielony, że po prostu wstyd go było tutaj pakować. Spryskałem go trochę i teraz jest luksus. Motocykl sobie na nim już stoi. Luksus! Ściągniemy sobie najpierw lampę z mocowaniem na blachę. Z przodu myślę, żeby odchudzić ją o lusterka i te handbary, nie? Zaraz by to jakoś wyglądało. Jest, tak powiem... Nie z tej strony nie widać. Dobra, nieważne. Zaraz obok wentla jest takie mikro pęknięcie. Powietrze nie schodzi, więc raczej jest to tylko osłabienie materiału na górze. Wydech chyba ściągnę i zacznę polerkę. Żeby się świecił troszkę, bo tutaj widać, że trochę jest upieprzony. Dekiel jest pokryty korozją. On poczyszczę i pójdzie do malowania. Jeszcze handbary do wywalenia, bo tu brakuje mocowania. Manetki na pewno ściągnę, bo są podgrzewane i są za grube. No i co tu jeszcze? Lampę raczej zostawię, nie? Nie będę tu wsadzał żadnej KTM-owskiej, kierunkowskazy jest najwyżej wymienię na jakieś mniejsze. Tutaj jak widać są już za duże. Jeszcze pajęczyn trochę jest. Dobra, tylna zębatka. To jest za mała. Ona jest wielkości tarczy. To co? Bierzemy się za ściąganie. Śruba się mogła objechać, ale żeby kruszyć kurwa. Zacznijmy sobie powoli od tego, co tu kurde rozebrałem. Bak już zdążyłem pomalować podkładem. Teraz trochę tylko zmatowić ten podkład i lecimy z lakierem. Rozebrałem tylne koło. Myślałem, że będzie do spawania, ale to tylko korozja. Co dalej z tym motocyklem? Plastiki są wysłane do chłopaków z AG Graphics. Lagi zdążyłem okleić razem z działką. I zrobiliśmy polerkę wydechu. Cały był w rdzy, więc teraz na pewno jest różnica. Miałem go jeszcze podgrzewać, żeby kolorek nabrał. Taki fioletowy, ale myślę, że po pierwszej jeździe sam się nabierze ten kolorek. Póki co motocykl stoi, na pewno do wymiany leci napęd. Bo zębatkę zamierzam założyć 10 zębów większą z tyłu. Myślę, że to będzie tak optymalnie. Ściągnąłem sobie przednią zębatkę tylną i trochę tutaj syfu było. No i też jest, trochę trzeba to poogarniać. Zdarłem tą korozję z dekla. Z drugiej strony jest to samo. Korozja trochę zdarta. I tak, podmalujemy sobie trochę ramę.
czekam na kierownicę, na fatbara. Taka pajęczynka. No ale co, no. Robimy go i ciśniemy z tematem. Tutaj jeszcze łańcuch, który wziąłem główką. No bo inaczej się go ściągnąć nie dało. Nie wiem, szukałem zapinki pół godziny, ale potem się zorientowałem, że tej zapinki jednak nie ma. I tak będę myślał też, co by tu zrobić. Może stelaż jakiś wleci. Chociaż to jest bardziej pewne niż zamierzone. Przecież baza pod stelaż tu jest idealna. Wszystkie tu kable wiszą. Może kiedyś dojdę do tego ładu. Trzeba będzie zmieniać tu płyny. Oczywiście mam wszystko gotowe, tylko to pozmieniać, ale to już jak motocykl będzie skończony. Wyleję sobie płyn wodniczy, olej w silniku i wymienię wszystko na świeżutkie, że będzie luksus. W ogóle tam jakiś tak siedzi, srana klamkę, już poleciał. Wyczyszczę sobie tu jeszcze parę innych elementów, żeby to nie wyglądało jak jakiś trup, tylko jak porządny motocykl. Tu mam taką elegancką wiertareczkę z szczotą. Wyczyścimy sobie tą rdzę. Albo nie, bo sobie nie daję rady, moje cienkie rączki są za słabe do tego. 19.30. Myślę, że do 21.00 się wyrobię z tym bakiem i tym kołem. Nie wiem, zobaczymy jak to zajdzie. Jaki kolor to będę malował? Nie mam pojęcia. Dobra, siema. Zobaczcie co tu się dzieje. O, tutaj snie, powoli. Elegancja, elegancja. Jak będę miał wszystko na miejscu, to już będzie taka wisienka na torcie. Składanie wszystkiego na gotowe. Bez czyszczenia, bez niczego. Po prostu będę miał wszystko przygotowane, jak tutaj. Lagi są, wydech jest. No i jeszcze dojdą do tego plastiki, napęd, koła. I po prostu będziemy wszystko montować na miejsce. Teraz idę po wodę i będziemy się brać za czyszczenie tego baku. Wyfuknę. Żeby te syfy wszystkie powyciągać. Dobra, zrobię cięcie i po prostu nagram jak już go będę malował. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, jeśli chcecie więcej odcinków takich garażowych majsterkowania, no to oczywiście zostawcie łapeczkę, subika i tam strzelcie fajny komentarzyk. Truchło wróci do żywych.